Następnym prelegentem będzie osoba, która przyjechała z Pomorza, więc myślę, że sam fakt docenienia tego, że z tak daleka przyjechała, już zasługuje na uznanie. Poza tym myślę, że jest znany osobom, które już jakiś czas interesują się tym, co się dzieje w środowisku. Przywitajmy brawami kolejnego prelegenta, Artura Dziambora z Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry wszystkim. No proszę Państwa, przyjeżdżając tutaj już po pikniku w Southampton, gdzie mieliśmy okazję się już spotkać tydzień temu dosłownie, zastanawiałem się, czy zacząć tutaj dyskusję programową, ideową, czy może zupełnie z innych tonów uderzyć. I chciałem Wam powiedzieć zupełnie coś innego. Rok 2014 osiągamy gigantyczny sukces, pierwszy sukces w historii naszego środowiska tak naprawdę na tak ogromną skalę. Prawie 7,5% czterech europosłów, pan Janusz Korwin-Mikke zostaje europosłem Kongresu Nowej Prawicy. Wydaje się, że idziemy tak naprawdę po władzę. W pierwszych sondażach 10%, zaraz po wejściu jest tak, że nic, tylko się cieszyć. Janusz Palikot staje na mównicy sejmowej i mówi, to wy, Donaldzie Tusku, doprowadzacie do sytuacji, w której Jarosław Kaczyński z Januszem Korwin-Mikke będą rządzić tym krajem. I to będzie wasza wina. Przerażony taką wizją. Na co wstał Donald Tusk i powiedział, spokojnie, zrobimy wszystko, żeby Janusz Korwin-Mikke z Jarosławem Kaczyńskim Polską nie rządzili. No nie twierdzę, że to oni cokolwiek zrobili, ale ten strach było czuć. Ten strach było czuć i do tego strachu doprowadziliśmy my. I tak naprawdę to środowisko wolnościowe, to jest to środowisko, którego oni się najbardziej boją. Najbardziej się boją dlatego, że my mówimy coś zupełnie innego. Nawet w tym obecnym sporze, który jest, my mówimy coś zupełnie innego. W sporze o te sądy, tą jazdą, którą mamy w tym momencie, gdzie PiS robi sobie to, co miał zrobić, to, co zapowiadał, więc nie robi niczego dziwnego. Platforma doprowadziła do tego, że są wielkie ruchy społeczne, wielkie protesty, ludzie wychodzą na ulicę. To nie są ludzie popierający Platformę albo Ryszarda Petru. To są w większości ludzie normalni, którzy po prostu nie mogą wytrzymać tego, jak bardzo ohydna jest polityka przez to, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Bo Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, z którą my się zawsze nie zgodzimy. Część ich poglądów, część ich ruchów jest takich, że nawet moglibyśmy czasem przyklasnąć, ale jest na pewno partią, która wprowadza wszystko, co tylko planuje, w przeobrzydliwy sposób i taki, który jest nie do zaakceptowania dla normalnego człowieka. Teraz przypomnę Wam jeszcze wybory sejmowe 2015. Partia Korwin startuje. Wtedy byłem przekonany, tak naprawdę już pod koniec, widząc kampanię, to była najlepsza kampania, jaką to środowisko przeprowadziło, myślę, najbardziej widoczna. Byłem przekonany, że będzie sukces. I widzę tam Zbyszka Wysockiego, z którym się jeszcze nie przywitałem. Cześć Zbyszku. Co ci powiedziałem pierwszego, ostatniego dnia przed samymi wyborami, przed ciszą wyborczą? Spotkaliśmy się, słuchajcie, na jakiejś pizzy i kolce, bo Zbyszek startował akurat w moim mieście i powiedziałem, gratuluję panie pośle, w razie czego pamiętaj, że byłem pierwszy. I niestety później, w noc wyborczą okazało się, że 4,76, a nie 5,01, bo to 5,01 dałoby już temu środowisku tych kilkunastu posłów, ten wielki sukces, na który czekaliśmy, który był oczywisty, który po prostu nam się należał, na który bardzo ciężko pracowaliśmy, wszyscy my tutaj. Myślę, że to, co usłyszeliście już od moich poprzedników, szczególnie od Jacka, o tym, co teraz nadchodzi i to, co usłyszycie za chwilkę od wszystkich następnych osób, to są tak naprawdę słowa otuchy i słowa mówiące o tym, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy chętni na to, żeby współpracować, że będzie jedno środowisko, które wystąpi w wyborach jako środowisko wolnościowe, że dołożymy wszelkich starań i musimy zrobić wszystko, żeby się zjednoczyć. Wszyscy ci, którzy niosą wolność w sercu tak naprawdę i którzy w to wierzą. I przyjdzie nam ten sukces w 2019 roku, ponieważ w ciągu tych dwóch lat Prawo i Sprawiedliwość zobrzydzi politykę resztką tych, którzy nie są ich betonowym elektoratem, a Platforma Obywatelska i Nowoczesna pokaże, że jest ekstremalnie nieskuteczna w absolutnie wszystkim, co robi, w związku z czym żaden wyborca nie będzie chciał na nich patrzeć, żaden wyborca, który traktuje siebie samego poważnie. I tu wkraczamy my i musimy tę szansę wykorzystać. Dlatego tak jak tutaj Państwo siedzicie, ja liczę na Was, a Wy liczcie na nas
i do dzieła. Dziękuję bardzo.